Szanowni Państwo, dawno temu, gdy zaczynałem swoją przygodę z YouTube'em, nagrywałem tak zwany urbex, czyli łażenie po opuszczonych ruinach i zabieranie z nich starych śmieci. Dawno tego już nie praktykuję. Kanał poszedł w inną stronę, a mnie poniekąd już nie przystoi łazić po rozpadających się chałupach gdzieś na końcu Polski. Będąc jednak w twierdzy Modlin, dostaliśmy klucze do koszar i mogliśmy cały dzień swobodnie po nich myszkować. Wchodzić do miejsc, do których postronni nie mają dostępu, a nawet załoga muzeum rzadko się tam zapuszcza. Do miejsc, w których ślady swojej obecności zostawili żołnierze wielu narodowości, filmowcy, artyści i różne niespokojne duchy. Nagrałem z tego łażenia 30 giga materiału. Jest tego tyle, że muszę to podzielić na dwie części, jeśli mam dożyć końca renderu i wrzutki tego na net. Także dzisiaj prezentuję pierwszą połowę. To specyficzny film i dla mnie nostalgiczny powrót do tego, co dawniej nagrywałem. Mam nadzieję, że chociaż części z Państwa te nagrania przypadną do gustu. Zapraszam. Proszę Państwa, hałda starych, spleśniałych, pouszkadzanych mundurów z okresu Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. I leży tutaj mnóstwo sztuk ubiorów kamuflażu wzór 68. Niestety w strzępach.
tak naprawdę jest mniejsze promieniowanie tła niż poza budynkiem. Ten pył trochę będzie sam sobie.